Nazywam się Andrzej Sidor. Lubię patrzeć, obserwować. Lubię piękno. Mieszkam w pięknym miejscu. Mieszkam na Suwalszczyźnie i fotografuję. Jestem fotografem. Studiowałem leśnictwo na SGGW, Wydział Leśny, i tam pierwsze takie duże zetknięcie z fotografią to był dziennik fotograficzny. To znaczy można było oddać dziennik w formie takiej zwyczajnej, czyli suszone rośliny opisane, a ja zrobiłem dziennik fotograficzny. Później na Wydziale Leśnym było takie koło fotografii przyrodniczej i dokumentacyjnej przy SGGW. To byli zapaleńcy, którzy oprócz fotografii przyrodniczej też jeździli po świecie i fotografowali ludzi, zwyczaje, albo przywozili stamtąd zdjęcia podróżnicze. I tak też sam wyjechałem z nimi kiedyś na taki wyjazd na Czarnogórę do Huculów na Ukrainę. I to było takie pierwsze, większe zetknięcie z etnografią, kulturą, tradycją, obyczajem. Z tymi zdjęciami też udałem się do Polskiej Agencji Fotografów Forum i pokazałem te zdjęcia. Troszkę tam, powiedzmy, chcieli chyba mnie sprawdzić i zadali mi temat i ja zacząłem robić staroobrzędowców. Ten materiał ukazał się w magazynie Rzeczpospolitej. Zacząłem robić następne, to były dzieci w PGR-ach, akcja obrączkowania ptaków nad polskim wybrzeżem, akcja bałtycka. Ciągle próbowałem fotografować i zmierzałem się z tematem zwyczajów i obrzędów w Polsce. I tak to ciągnąłem systematycznie, ale właściwie do tej pory ciągnę. I fotografuję, jeżdżę głównie po Polsce wschodniej i południowej. O tutaj pan do samej kapliczki się ustawił. O tak. A piesek może? Piesek też. O właśnie. No, uwaga, pan patrzy na mnie. O. Piesek też patrzy. W temacie o zwyczajach i obrzędach to jest ciekawy człowiek, jego portret, bo to są osoby, które żyją w tym środowisku, ale jak przebiorą się, to wydaje się im, że są inni. I to jest ciekawe, że oni właśnie otwierają się do fotografującego, można łatwo nawiązać z nimi kontakt. Oprócz zwyczajów i obrzędów, gdzie ludzie uczestniczą w jakichś korowodach i to jest takie społeczne wyjście do ludzi na ulicę, to też szukam osób interesujących, ciekawych, które w sobie w zaciszu domowym coś robią. I tak jest często z twórcami ludowymi czy artystami ludowymi, jakby to ich nazwać. I wtedy są to ciekawe osoby typu rzeźbiarz, bednarz, hafciarki, czy koronkarki, czy tkaczki. Chcę te osoby fotografować, dlatego że to jest świat odchodzący, ginący. Jednym z tematów, które robiłem współpracując z Agencją Forum, był wyjazd na Syberię do Wierszyny, gdzie Polacy dobrowolnie za chlebem wyruszyli karczować tajgę. I to było około 1911 roku. I tam żyją oni do tej pory. Ich dialekt jest dość ciekawy, bo jest i wymowa jest jeszcze sprzed tych 100 lat z naleciałościami różnymi rosyjskimi. Ten temat ukazał się w Newsweeku pod tytułem Na wschód od Edenu, zanim wróciłem do Polski. Pejzaż czy krajobraz w moim wydaniu to jest też i odskocznia od fotografowania ludzi, ale też i fotografuję to, co jest w moim otoczeniu. Z fotografowaniem pomostów było tak, że po prostu często chodziłem tutaj nad jeziorami i to był główny element, który zwracał moją uwagę. I tak powstał cykl pomosty.
Dawniej był ten komfort, że można było swobodnie poruszać się przy brzegu jeziora. Nie było działek, ogrodzeń, płotów. Teraz rzadziej fotografuję pomosty, dlatego że jest problem z chodzeniem takim swobodnym wzdłuż brzegów. Cychomo to jest cykl sztucznie stworzony. To jest cykl o człowieku, który w różny sposób przejawia swoją kulturowość, zwyczaje czy tradycje. To są portrety osób, które spotykałem podczas swoich wypraw etnograficznych. Staram się zachować obraz tego człowieka, który zmienia się. To jest temat, który mógłbym robić latami, bo jakby się nigdy nie kończy. Ja używam aparatu, który ma dużo pikseli, tam 36 milionów i lubię ten sprzęt, dlatego że można w nim wykadrować dość mały fragment tego obrazu i on spełnia wszelkie moje oczekiwania. Fotografuję często obiektywami manualnymi, na przykład Nikonowskie szkło 24 mm, światło 2,8. Sprawdza się w tłumie ludzi, w takich szerszych planach. Często zakładam na ten obiektyw filtr polaryzacyjny, ale to głównie przy pejzażu, dla wyodrębnienia chmur na przykład. Używam takiego obiektywu 1000 mm ze światłem 10, stara konstrukcja rosyjska, Rubinar. I udało mi się kiedyś sfotografować lecącego gongoła. Wycelowałem go, skadrowałem, wyostrzyłem, po prostu wszystko manualnie. Także czasem zdarzają się takie ciekawe przypadki. I taki zoomik 24-120 w świecie 4. Zwłaszcza jak pada deszcz i nie chcemy odpinać, przypinać stałogniskowych, to taki zoom najbardziej się przydaje. Porady dla fotografów, to może przemycę taką poradę mojego szefa, trzeba być po prostu bogatym. Ale nie, w fotografii trzeba być upartym. Trzeba być konsekwentnym, systematycznym, nie zrażać się trudnościami, tylko realizować to, co się założyło. Po prostu trzeba być konsekwentnym.